Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko, kolejny odcinek, jest już odcinek 30. Jak to zleciało, masakra, nie? Słuchajcie, dzisiaj odcinek bardzo fajny, bo tam są widzowie pod spodem, jak zwykle, w tym każdym odcinku są, więc super. A wiecie, to w ogóle to jest najlepsze przede wszystkim? Żebyście wpadali na Twitcha też i dostawili łapkę i suba do góry. I co jest najlepsze? To to, że w pierwszym odcinku mówiłem, no ja tym chciałem, żeby tą serię nagrywać samemu, bez widzów. 30 odcinków napierdzielone jest, nie? I 29 z widzami. To jest hit. Ale dobra, słuchajcie, oprócz tego. Stało się dzisiaj coś fajnego. Mianowicie odcinek jest taki trochę dosyć na spontanie. Ponieważ, jak widzicie, mam tutaj słomę. Słomę, którą będę zbierał dla sąsiada ogólnie, całe te. Więc zbieram, właśnie prasowo będę. Mam tutaj przygotowaną też przyczepkę. Moją oczywiście z siuntką. On gdzieś na chwilę też tam poszedł do domu. A my tu mamy mu za zadanie to sprasować po prostu. Prasować dzisiaj będziemy nowym nabytkiem. I też wam pokażę dzisiaj dużo nowych rzeczy. Bo mianowicie znaleźliśmy 10 traktorków. Tych znajdzie, takich wiecie, o których chodzi. Przepraszam. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na NB z kodem Riot masz minus 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsole i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z Trust League, a to dostawca płatności, który łatwo płacenie za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trust League, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trust League musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Znaleźliśmy 10 znajdziek traktorków i dostaliśmy od bezdomnego za te traktorki 100 tysięcy złotych. Niebywałe, to jest po prostu, jak to fajnie poszło. No i może będę szedł już sobie do domu, nie? Za te 100 koła, co żeśmy dostali, tośmy sobie kupili, po pierwsze, nową prasę, którą dzisiaj zobaczycie. Kupiliśmy sobie dwa nowe kawałki ziemi i spłaciliśmy 15 tysięcy kredytów, więc super. A mamy na koncie ile? Niecałe 2 tysiące, czyli jak zwykle... chciałem powiedzieć, jebiemy bieda, to jest, tu się nie przyklina. Klepiemy biedę. Więc co, jakie polo kupiłem? Tu mam naszą łączkę jedną i mam tutaj drugą łączkę. To właśnie kupiliśmy łączkę. Wygląda kozacko, 40 arów czystej łąki. Połączyć sobie to z tymi 20 arami, to wychodzi nam... No grubo ponad hektar, nie? No grubo ponad hektar łąki nam wychodzi, więc... tragedia, nie? No. A my teraz idziemy... Dobra, idę do domu, bo... Jakieś znaki tu... Kurde... Uuu, pod samochód. Dobra, idziemy sobie dalej. Pokażę też właśnie tę znajdźkę, którą tutajśmy znaleźli. Bo wiecie pewnie, że na... O, już targ 16, no po 16 jest, tego targ zamknięty już. Znajdźki widzicie są tutaj, nie? Nie. Dzięki. Mamy tutaj traktorek, więc traktorek znaleziony, nie? A oni też jeszcze chodzą, nie wiem czemu, chyba się wkurzyli, że ten... Jeszcze tak się rozchodzą bardziej. O, tutaj pan. Siema. Przebiegnę przez ulicę? Dobra, przebiegniemy sobie. Wracamy na chatę i pokażę dzisiaj wam też drugi kawałek ziemi, który kupiliśmy. Jest oczywiście kawałek ziemi numer 40, więc ten, który się szykowałem na wiosnę, nie? No i tu proszę, stoi na gospo, nasza nowa maszyna. Jest to prasa New Hollanda. Robię na kulki o średnicy 125 cm, więc bardzo fajna pod naszego tutaj towarzysza. Kliknij R po prawej stronie przystanka. A tam nic nie ma chyba, nie? Nie, tam nic nie ma. Nie, tam nic nie ma. Co ty gadasz? No, mamy tu naszego towarzysza i tu oczywiście jest ten. Praska, więc... Słuchajcie, lecimy tam tego sąsiada prasować, nie? Ja sobie tylko coś zawrócę, może. Więc prasa bardzo fajna. W końcu żeśmy coś kupili porządnego. I mam nadzieję, że się będzie ta prasa dobrze sprawować, nie? Więc co, zawiniemy sobie tutaj na tym poletku. Michu, zero, siemano, dzięki za follow. Zawiniemy sobie tutaj. Nie będę tam się za bardzo z tym pierdzielił. A, berki, widzicie? Jak żeśmy to tempo porobili? Tyle, o, wam pokażę w sumie. Proszę bardzo. Tyle nam wyszło belek owiniętych już, nie? Tak, nieźle. Nie, jeszcze tak nie liczyłem, ale to jest grubo ponad 30 belek, także... Może starczy na zimę, nie? No, dobra. Więc jedziemy oczywiście. Jaki R to się dowiesz? Co? Co ty gadasz? Wyparę sobie przystanku jaki R? Zaraz zobaczymy. Jak mi wysadzi save'a, to nie wiem, co wam zrobię. Dobra. Wyjeżdżamy sobie. O, właśnie znowu pojechał. Adam Jaca, siemano, dzięki za follow'a. Witam serdecznie. Sorry, ale kolonia nie da się live cofnąć, nie bił. Sorry, ale co z kolonią, nie da się na live cofnąć. Dostałem raport od Hub'a i teraz czekam, aż znowu mnie sprawdzą, nie? Jak coś, okej. Okay. Zawijamy sobie. Wyrzucimy sobie ten. Co mam tu sprawdzić, ludziska?
Po której stronie? Po prawej stronie przystanku. A to tu nie ma nic. Tutaj? A, bo tu znajdźka była. Ja wiem, wiem po której. Wiem. Ja się rozebrałem wcześniej. Tak, bo tam bałwanek był. My żeśmy w zimie chodzili i szukali znajdziek zimowych. I tam był bałwanek. Tak. Więc o tym wszystkim wiem. No, także od razu macie easter egga, że przy stawsanku jest bałwanek, nie? Dobra, jedziemy. Także dzisiaj odcinek taki co nie spontanie, bo mówię, robiłem sobie tutaj kontrakt i tak mówię, zrobię sobie słomę, teraz trochę sprzedamy jej. Ale mówię, kurde ty. Przecież nie mam pracy żadnej, co nie? Więc po prostu jakąś pracę by kupić. No i tak sobie siedzę i rozkminiam, mówię, dobra, to weźmiemy jakąś pracę. Ale mówię, kredyt kolejny, trochę na mnie starczy pieniędzy za bardzo, nie? Wałek podpięty, podpięty. I to jest fajna opcja, możemy sobie ogólnie ustawić sam ten, bo tak to chodzi. O, lekkim docisku takim. Dobra. No i mówię, to możemy zrobić na spontanie taki odcinek właśnie z pracowania u sąsiada, nie? Bo w sumie pracujemy u sąsiada, jakby nie było, więc żaden clickbait to nie jest. A przy okazji zarobić trochę pieniędzy, nie? Tak jakby to było bez kwitu gdzieś tam w realu. O, ale tu zawija. Nie no, to co jak co, ale ta praska tu powinna mega nam oddać. I w końcu swoja prasa, nie? Wiem, że kupiłem nówkę, ale tak. Sigma, przeżytek. Prasa kostka, Sigma, przeżytek. Też trzeba w ogóle sprzedać, bo tam mamy cały czas, nie? Co tam jeszcze mamy? Garigani, prasa, którą mam zrobić te 50-tki z... Słyski pętka też robię, ale jest strasznie duża i za nowa, nie? No i klas Ronald, którego używam na serii tam gier puchlał, więc mówię, no nie ma co po prostu robić. I trzeba się po prostu brać za tą prasę, nie? Więc kupiłem w końcu coś nowego. W końcu jakiś tam rozwój idzie. Dawidek, dzięki za followka. Witam serdecznie. Praca się zapcha? Nic się nie zapcha, gościu. To jest taka praca, że to nic się nie zapycha, nie? Galigani na przykład od New Holanda? No ale wiesz, co mi chodzi, że jest duża po prostu. Duży gabaryt to jest, nie? A ja chciałem kupić nową prasę, ale małą, nie? Po prostu. Więc kupiłem sobie New Holanda, nie? Bo ona może nie jest nowa, bo po nalepkę widać, że nie jest nowa. Ale jest to taka prasa, wiesz, która wygląda ładnie po prostu. Jest taka, no, nówka sztuka, nie? Można powiedzieć. Tak, DMC ta idealna Galigani była? Nie wiem, no jakoś szczerze mówiąc, ta Galigani mi trochę nie pasuje, nie? Ta New Hola jest spoko, bo gdzieś tam się ten fajny kolor zgrywa, nie? Zatrę dla kogo chcesz tam tego tej małoty odebrać. Jeszcze sprzedaż SIP-y nie będzie za 3 gotówki. No, dokładnie. Za SIP-y też będzie gotówka jakaś wpadnie, więc zawsze spoko. Nie mieli tutaj ogólnie kulu kowiniemy. Ja tam się z nim mówiłem na 15 tylko od sztuki. Za sprasowanie. Więc mam nadzieję, że tam coś mi tam wiecie. Też nie będzie takiej lipy. Okej. Okay. Z tym prasowankiem. Dobra. Okej. Okay. Będę starał się to zrobić jak najszybciej w sumie, bo czas mi leci, co by nie było. A ja jeszcze dzisiaj za wami posiać rzepak. Na tym nowym właśnie poletku. Bo tam miał być ogólnie, miał być tam pszenica. Albo jęczmień, nie pamiętam. No ale jak wiecie, bądź nie wiecie, na tamtym polu obok jest zasiany rzepak tam, gdzie kupiłem, więc po prostu mówię, dobra, kupiłem pole z zasianym rzepakiem. To nawet nie ma co się pierdzielić, tylko tam też się rzepak obok i teraz to pole będę łączył, znaczy robił na hita, nie? No, więc będę po prostu dwa poletka w jednym przy okazji, a na wiosnę, znaczy w zimie tam sobie też obetniemy drzewa, prawdopodobnie, i te pole sobie połączymy gdzieś potem, nie? Gdzieś tam po tych żniwach na pewno raczej, bo tam orkę będę robił na wszystkich tych polach, więc teraz by nie miało sensu orać tej miedzy i tam, nie wiem, dosłownie pół metra mieć więcej pola, nie? Tej szerokości, bo to, no wie, średniawka, nie? Na ile są timeouta? Na timeouta, który wykupujecie, dostajecie zwykle na 10 minut, nie? Bo ogólnie taka opcja jest na Twitchu, że można wykupić za punkty kanału, czyli za oglądanie streama, otrzymajcie zbierać takie punkty, nie? No i za te punkty potem można wymienić na przykład nagrody. Ja zrobię taką nagrodę, że można wybrać dla kogoś timeout, nie? Czyli dostaje ktoś po prostu timeouta na czat, nie może nic pisać przez 10 minut, nie? Powiedzmy tak, dzisiaj właśnie było, co nie przed streamem chwilę. Chłopaki się kłócili między sobą. No i kto wygrał? Osoba wygrała, która... Kłócie wygrała osoba, która kupiła timeout drugiej osoby, nie? I tam już nie mógł za bardzo mordę tworzyć. Więc to też taka spoko opcja, nie? Jak to wygląda na zewnątrz? Zobaczmy sobie. Która to szkulka jest w ogóle natoczona? Chyba trzecia będzie, nie? Jedna, druga, trzecia. Dobra, czyli mam 45 zł zarobione, nie? No i fajnie, pasuje mi. Tak kurde, no ze stówkę pasowałoby to jakoś złapać, nie? Ale powiem wam naprawdę szczerze,
New Hollandy ogólnie są zawsze teraz w kolorystyce takiej żółto-niebieskiej, nie? I nawet ten MTZ pasuje pod tą prasę, nie? Bo ta prasa może nie wymaga dużo koni, co prawda, ale jednak jest taka coś duża gabarytowa, nie? Zobaczcie, że jednak jest spora ta prasa i bardzo fajnie tutaj wygląda. Ja wiem, że jeździłem z turem, ale już tego nie odczepiam za często, tak naprawdę, i korzystam cały czas z tego tura, nie? Praca z modów, czy oryginał z gierki? Nie no, z modów. Chyba nawet tam od HB ona była dostępna. Albo dalej jest nawet, więc można sobie ją sprawdzić, nie? Nie no, powiem wam szczerze, że naprawdę dawno miałem coś takiego, że chciałem się tak nagrywać jakąś serię na YouTube'a, nie? A tym bardziej właśnie, że to są widzowie. I ta seria jest taka bardzo rozrywkowa właśnie, bo to sobie robimy jakieś rzeczy i z widzami na Twitchu właśnie wybieramy sobie dokładnie, co będziemy kupować, kiedy będziemy kupować i co w którym jakby momencie na tym save'ie, to właśnie daje nam taki bardzo fajne wasze zaangażowanie w tą serię po prostu, nie? Więc naprawdę spoko to jest. Lightning jak do której? No 22 jak zwykle jest, nie? Okej. Okay. Czwarta kulka wyleciała. No elegancko, jeszcze jedynie jakiś kieszeni już mamy, nie? Może się praca cofnie. Ogólnie praca kosztowała nas 30 tysięcy, więc 30 koła poszło na to. 15 tysięcy kredyt to 45, a 65 tysięcy zainwestowałem właśnie w pole, nie? Czyli kupiłem tą łąkę i tamto poletko z rzepakiem zasianym. Trochę droższe ogólnie są te pola, bo trzeba podnieść tura. Trochę droższe są te pola, dlatego że jest na nich bardzo dobra kasa gleby, nie? I nie chciałem też... płacić jakichś słabych pól, a przy okazji też się fajnie połączą, nie? Więc fajnie. No tu nie, jak mówię, nie będę za bardzo tych krzaków wycinał, tych drzew, tylko tam sobie wytnę te na początku te krzaczki i taka, wiecie, łąka, która będzie gdzieś tam tylko lekutko połączona, nie? Ze sobą. Więc też trzeba będzie oczywiście tam zaorać na wiosnę, żeby to była jedna wspólna łąka. A, no jeszcze badanie próbek glebowych zrobiłem gdzieś tam. Zapłaciłem chyba około tysiaka chyba za te próbki. Jakoś tak, więc spoko, nie? Trochę albo bo na gospie jest taka kałuża, nie da się jej usunąć jak kostkę ebniesz albo zaorasz. Nie, już zmieniłem to jasa, znaczy Adam jasa, tak, zmieniłem to już, bo mówisz o tej takiej plamie oleju takiej, tak? Takiej szarej, która trochę lewituje. Więc on jest poprawny już, nie? Jak coś. Także się nie martw, nie? Kurczę, ta kolonia ma klimat, jak dla mnie najlepsza mapa. Te rogatki od Venturia to tak samo się powiadają. Nie no, Venturio z Barnem i Pisem, bo to nie jest tylko Venturio. To bardzo fajne mapy zrobili, nie? Ja na pewno czekam na rogatki i też pewnie sprawdzę sobie ją. Jak to nagrywam jest 25 stycznia, przypomnę ludzie. Więc wy już pewnie na rogatkach gracie od dłuższego czasu. A ja jeszcze się niestety jej nie doczekałem, nie? Niech nie będzie chyba tej full tego, nie? Czy może będzie jeszcze na... tej ta? No fajnie było, jakbym zrobił mu jeszcze, nie? A to nie jest tak, że to łapie od 80... Od 80? Mogę już wydać, czy nie mogę wydać jej? Ty, no nie da rady, zobacz. Ale jaja. Zabraknie mi trochę słomy. No i koniec. Tak, to taki pasek słomy jeszcze malutki, ale... Ale tu już nie mam słomy za bardzo, czyli co, nie zrobię mu tej ostatniej. No nie zrobię. To czekajcie, Juska, ja zrobię malutki szachermacher. O! No, coś tam dozbierałem jeszcze z tego pola i akurat stówka wyszła. Tam nie cała do końca zbita jest, ale dobra. No, więc dobra, jedziemy sobie te sowałek odczepię tutaj. Ogólnie to tak, nie będę miał 60, niech sobie tutaj stoi. Będziemy ciąsiać MTZ-em. Wiem jak to trochę wygląda, ale sorry, jadę, dzięki. Pokażę wam jak zarąbiście po prostu się prezentuje MTZ z Isario, nie? To jest niebywałe, jak to kozak wygląda, nie? Nawet wczoraj wpuściłem mod na poprawioną pogodę i oświetlenie. Naprawiłem też dźwięk otoczenia, szczególnie te szpaki, które latają w lecie. A, no to spoko. A to twój modzik jest haker, tak? Siema Arklis, witam. To pan skryptowy w takim razie. To mądrzejszy ode mnie. Bo ja to debil jestem, chodzi o skrypty. Dobra, elegancko. Elegancka robota. Nie wiem, że tam kulek zrobili. Ty pamiętacie, ile zrobiłem tam kostek? Znaczy kulek? Przepraszam. Ile tam wyszło? No dużo chodzić wyszło, nie?
Panie Stasiu? No co ty? Jaki pan Stasiu? 8? 8 chyba było, nie? Jakoś tak, mogło być 8. Jeśli było 8, to fajnie, bo na pewno to ten. To 8 razy 15 to jest. Zaraz ci policzę. 30-60-90 zł, tak? O, to prawie 100 żeśmy zrobili. Nie, to źle, gdzie liczę? Jak ja to liczę? Po 15 za jedną. To jest 30 za dwie. Dwie. To jest 120 zł, tak? Dobrze liczę, do. No, 120. Pasuje. Okej, okay, mamy też żabek zespany. Zobaczcie. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek taki zestaw robił, ale Isaria po prostu perfekcyjnie pasuje do parczewskiego MTZ-a. Zobaczcie to. Kolorystyka. Jak to wygląda? Po prostu cudownie, nie? Jota w jotę, idealny zestaw, nie? A, niestety. Powinien być agregat oprawosiewny. Wiem, A2, ale na razie jeszcze na tym trochę nie stać, nie? Agregat będę miał chyba jak już... Bo teraz chcę też kupić nowy siewnik. Bo już nawet nie wiem, czy jestem skupić nowy siewnik, skoro i tak kupiłem siewnik 3-metrowy, nie? Więc może bez kitu kupiłbym agregat, nie? Jakbym dokupił agregat, to nie jest zły pomysł, to dokupić agregat, no? Kupię agregacik i będę sobie cisnął z Isarią, nie? To naprawdę będzie fajny wtedy motyw. Dobra. Zajrzamy sobie tutaj. Elegancko, cyk, dawka, automat i lecimy z tymi siewami, nie? Rzepaczek na ten posiany. O, i właśnie to wypadku kupię obok, nie? To, co tak mówiłem, że na wiosnę kupuję, ale się okazało, że 100 tysięcy od pana bezdomnego dostałem za te traktorki. To jest spoko, bo wiecie co? Teraz wam tak powiem, czemu to zrobiłem w sumie, nie? Po pierwsze, na pewno dlatego, że dzięki temu trochę seria się bardziej rozwinie, nie? Gdzieś tam trochę to pójdzie do przodu, bo bardzo to gdzieś tam, uważam, powoli idzie. A chcę wam pokazywać fajne rzeczy, co nie? Wiecie, jakby ja tu jestem sam, nie? Tu nic ciekawego oprócz tego, co robię, nie ma, nie? Wszystko jest zwykle to samo. Jota, wiotę, odcinki się potrafią sezon sezon. Dlatego chcę wam też jakieś tam nowe rzeczy wprowadzać na tą serię, żeby dla was wszystko ciekawe wyglądało, dla ludzi na Twitchu i taki dla was na YouTubie. No i też to się trochę rozwijać w jakiś sposób. Więc tak, już widzicie, teraz wcześniej był siany tutaj, nie wiem, pszenica, tak, to teraz tu mamy rzepak. Kupiliśmy sobie pole, więc mamy już więcej tego rzepaku. Potem będziemy sobie te drzewka wycinać, łączyć te pola wszystkie na wiosnę. Znaczy po rzepaku właściwie, jak już się on wykosi. No bo teraz orka to nie ma sensu, potem i tak będę musiał orać wszystkie pola, nie? Dlatego już sobie poorzę i połączę te pola, jak już będę robił orkę. No i fajnie, nie? I tak na wiosnę chcę się dokupić jakieś pole. Nie dlatego, że mi, że gdzieś tam mało i mało, tylko dlatego, że po prostu chcę rozwój, nie? Mam 80-konny ciągnik i mam 2 hektary pola, nie? No trochę średniawka tu jest, naprawdę. No ale taka jest kolonia malutka, nie? Ostatnio robiliśmy właśnie kontrakt na polu, chyba to był 88? Tak. I tam jest hektar pola, on jest tak duży. I mówię, Jezu, by się tam tutaj zdziczał, nie? Na Żdzichowie mieliśmy chyba... Z 20 hektarów pola? Chyba z 20 hektarów było, jakoś tak, nie? Jeśmy to wszystko obrabiali ten, zatorem 7211 i MF-em 115-konnym, nie? No, a tu kurde, mam siątkę i tego, i MTZ-a, i ja robię 2 hektary pola, nie? No trochę bez ja jednak, nie? Więc jak najbardziej uważam, że... O, nie to wrzuciłem. Uważam, że trzeba kupować pola i iść w pola i co sezon nowy kawałek, jakiś przynajmniej jeden, trzeba kupować, nie? A najlepiej właśnie brać takie kawałki, które da się łączyć, nie? A! Na wiosnę kupimy pole, przecież. No tak, kupimy pole tamto, naprzeciwko, właściwie za naszą gospą, nie? Wiem, jak to wygląda, że tego pola nie mam na starcie, bo troszkę tutaj też nie pasuje tak za bardzo, bo tamto pole powinno być na starcie i ono jest na starcie dla was, ale dla mnie go nie było. Dlaczego? Po prostu uznałem, że gdzieś tam to pole jest zawsze na start, więc nie chcę go mieć, kupiłem sobie to pole obok, nie? W zamian tego. A na tamtym polu troszkę będziemy bawić się terenem, będziemy tam stawiać silos, właściwie będziemy tam kopać silos na kiszonkę. No i kukurydza, nie? Trzeba iść w kukurydzę. Tak to o czym pisałem ci, że zmieniłem pogodę, żeby zima była prawdziwa, a nie śnieg się trzymał dłużej. Jest większe prawdopodobieństwo opadu śniegu, no i dodałem trochę takiej niepewności w zbieraniu plonów, bo w lecie też, w zależności od roku, może często padać. O kurde, to w takim razie dosyć ciekawe to jest moździk. No, dosyć ciekawe. No tak, bo jak ci będzie na przykład całe lato padać, nie? To też za bardzo nie zbierzesz tych plonów, nie? I trzeba z nimi czekać trochę. No to fajna akurat rzecz. Raz z sąsiadem się dogadał i mu sprzedał. Ta.
no bardziej dzierżawie, nie? Ale wiecie, myślę, że tak w sumie spoko z tym żabakiem, bo teraz sobie zobaczcie. I tak jedna słoma, jaka tam idzie, to idzie na krówki. I ta całej słomy i tak nie wykorzystujemy na krówki, bo wiecie, gdzieś tam tu się użyje tej słomy albo coś. Ja teraz dwie przyczepy kostek sprzedałem w tym roku, więc mówię, i tak słomy mam za dużo, nie? Więc jedno pole tu poświęciłem na rzepak, tamto poświęciłem na rzepak, kupiłem nowe, a właściwie nie kupiłem nowego pole, chodzi o pszenicę. A na pszenicę kręci tylko tak naprawdę dla kur, nie? Więc sam sobie zostawiam tylko tam, nie wiem, 3000 litrów na cały sezon mi wystarczy dla kurek, a resztę sprzedajemy, nie? Także spoko będzie z tym na pewno. Dobra. Ja tu w sumie sobie tak już dojadę do tego końca. Okej. I chyba będzie czas sobie żegnać, bo jest 21 minuta odcinka. O, trochę tak też tutaj nie wyszło do końca. 21 minuta odcinka, więc bardzo fajnie się wyrobiłem z tym wszystkim. I widzicie, sprosowane u sąsiada i zasiane u siebie. Fajnie, ja to jeszcze będę musiał przelecieć się z bronami posiewnymi i troszkę też to ponawozić. Na pewno. Spoko, nie? Będzie. Może jakieś pechaty się w sumie gdzieś by przydało wam pierdyknąć. No, dobra. Gasimy sobie go. O, mam jakieś niespodzianki. Dobra, więc słuchajcie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczkę w górę i subik na kanale. Będę taki happy, że łuchuchu, nie? Wpadajcie na Twitcha, bo tam są streamy i tu jesteście też wy. Jak chcecie być częścią społeczności na naszych filmach, to zapraszam. Dzięki za uwagę. Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam. Pa, pa.